pan prezes Tomasz Adamczyk, Instytut Innowacyjnych Technologii. Twierdzi pan, że agregaty sorpcyjne są niezawodne, kompatybilne z siecią ciepłowniczą i mogą być stosowane jako narzędzie zwiększające efektywność energetyczną. Czy potrzebuje pan potwierdzenia? W jednym zdaniu, panie doktorze? Tak, oczywiście, potrzebuję. Może pan... Z faktami się po prostu nie dyskutuje. Szanowni państwo, tak, technologie sorpcyjne, które znajdują zastosowanie do produkcji chłodu z ciepła sieciowego, są to technologie niezawodne i są to technologie, które są przyszłością ciepłownictwa, zwłaszcza jeżeli mamy na względzie wytwarzanie skojarzone, wytwarzanie w kogeneracji. Przy tym chciałbym zaznaczyć, że oprócz technologii absorpcyjnych, która jest Państwu zupełnie dobrze znana, na rynku w ostatnim czasie pojawiły się urządzenia adsorpcyjne, które pracują na zdecydowanie niższych parametrach temperaturowych i to jest właśnie przyszłość ciepłownictwa. O tym będziemy rozmawiali w dalszej części panelu. Dziękuję.